W zespole szkół nr 3 w Łukowie spotkali się uczniowie z trzech województw. Brali oni udział w regionalnym etapie ogólnopolskiej olimpiady logistycznej. U nas w szkole mamy zaszczyt już po raz trzeci organizować etap okręgowy olimpiady, ogólnopolskiej olimpiady logistycznej. Jest ona organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania, oczywiście pod patronatem ministerstwa. W tym etapie uczestniczy 67 uczniów z trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Nasza szkoła jest najliczniej reprezentowana aż przez 39 uczniów, także cieszymy się strasznie z tego. Mam nadzieję, że osiągną jakieś sukcesy i przejdą do etapu centralnego, który odbędzie się w kwietniu w Poznaniu. Olimpiada logistyczna to jest bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które uczniowie muszą posiadać. Zarówno obejmuje procesy produkcyjne związane z zaopatrzeniem, magazynowaniem, jak również transportem, ale też obsługą jakichś tam jednostek zewnętrznych. Logistyka jest bardzo ciekawą formą nauczania, ale też i dosyć trudną. Ta wiedza jest naprawdę obszerna. Do etapu centralnego ogólnopolskiej olimpiady logistycznej zakwalifikowało się w sumie 63 uczniów z całej Polski. Zespół szkół nr 3 w Łukowie będzie reprezentował Michał Nurzyński z klasy czwartej. Finał odbędzie się w marcu w Poznaniu.